Do opowiedzenia kilku słów o żurawiach skłonił mnie film, który widziałem wczoraj w internecie. Był to film robiony prawdopodobnie przez myśliwych, bo o żurawiach opowiadał człowiek ubrany jak myśliwy, rozmawiał z myśliwymi, a w tym filmie również były jakieś przepisy kulinarne, jakaś pani gotowała dziczyznę, więc sądzę, że robili go myśliwi i w tym filmie dowiedziałem się, że żurawie to są ptaki niezwykle płochliwe, które są strażnikami, tu cytuję, leśnych ostępów, niedostępnych torfowisk, albo jakoś tak. No w każdym razie zastanawiałem się, czy to są te same żurawie, które ja widuję tutaj na tej łące codziennie. Budzą mnie rano swoim klangorem, a także wieczorem, można by powiedzieć, ładnie kołyszą do snu, chociaż spać chodzę później niż one, więc byłoby to drobną nieścisłością. No, tak czy inaczej, a wcale nie są płochliwe, nie są strażnikami żadnych leśnych ostępów, są pospolitym ptakiem na Kaszubach. Na Kaszubach jest ich pełno. O co chodzi? Dlaczego ten myśliwy mówi o ptakach coś, co mija się z prawdą? Kiedy czytam stare relacje przyrodników, na przykład Włodzimierza Pucharskiego, on rzeczywiście brnie przez bagna i przez tak zwane leśne ostępy, żeby zobaczyć żurawia i jest to niezwykle płochliwy ptak i trudno go spotkać. Tak, tak było. Natomiast od lat 70. populacja żurawia gwałtownie wzrosła. Dlaczego? No, jak to zwykle bywa, dlatego, że ma mnóstwo żarcia. A skąd to żarcia? Znaczy co, wcześniej nie miał tego żarcia? Rozmawiałem ze znajomym ornitologiem i on mi tą sprawę wyjaśnił. Są dwie przyczyny bardzo gwałtownego wzrostu populacji tego ptaka i pierwsza z nich to jest taka, że ludzie przestali na polach pracować ręcznie i zaczęli używać maszyn. Mamy wielkohektarowe dzisiaj gospodarstwa, po których jeżdżą kombajny. I co to powoduje? Powoduje to, że jest dużo ziarna. Maszyna nigdy nie zbierze ziarna tak dokładnie, jak kiedyś robiono to ręcznie. A więc na polach pozostaje dużo jedzenia, dużo ziarna. I to jest jakby pierwsza przyczyna. Żuraw nauczył się, że nie musi już tarabanić się gdzieś po krzakach, tylko może sobie legalnie, normalnie tutaj współżyć z ludźmi, na łąkach, na polach, normalnie się pożywiać. Druga przyczyna to tak zwane globalne ocieplenie. Otóż żurawie już nie muszą latać do północnej Afryki. Nie muszą latać do Algierii, tak jak kiedyś, tylko latają sobie do Francji albo do południowych Niemiec, bo tam jest im ciepło w zimie i spokojnie mogą tam przetrwać zimę. A więc wracają w lepszej kondycji. Lepsza kondycja oznacza tak zwany sukces rozrodczy, to znaczy więcej znoszą jaj i te jaja i z tych jaj wykluwają się młode i w ten sposób ta populacja cały czas nam się rozrasta. Tutaj, w tym miejscu, spacerując przed chwilą, spłoszyłem dwa żurawie. Niechcący, nie chciałem tego zrobić, po prostu byłem na spacerze. To się zdarza tutaj niemal codziennie. One są płoszone przez ludzi, którzy normalnie funkcjonują w tym środowisku, które jest środowiskiem przekształconym zupełnie przez człowieka. To jest krajobraz, jak widać, czysto rolniczy. Te żurawie odleciały, usiadły 100-200 metrów dalej i tam teraz żerują. Są tutaj za każdą miedzą, to jest jakby kraina żurawi, tak sobie to określiłem, a jestem w okolicach Przywidza w tym momencie. Przypomina mi się, jak przed rokiem robiłem materiał też wiosną o żurawiach i o szkodach, które wyrządzają wśród rolników, bo doszły do mnie głosy, lament rolników, że wyrządzają ogromne szkody w zasiewach. No i rzeczywiście, to jest prawda, trzeba im to przyznać, że robią szkody, szczególnie jeżeli chodzi o zasiew kukurydzy. Kukurydzę sieje się tak, jak się dowiedziałem, że robi się takie dołki co kilkanaście centymetrów i w tych dołkach po jednym ziarnie kukurydzy się umieszcza. I kiedy żuraw, a w zasadzie stado żurawi, bo wczesną wiosną one przylatują stadami, stado może liczyć nawet do kilku tysięcy osobników,
A więc jak takie stado obsiądzie takie pole, to żuraw dziobem bezbłędnie, ziarno po ziarnie wydłubuje. Po wizycie takiego stada zasiew w 100% może być nawet wyjedzony, czyli szkody rolnika mogą sięgać w tym momencie 100%. I wysłuchałem kilka takich głosów rolników, którzy mówią, że coś trzeba z tym zrobić. I zadzwoniłem do jeszcze jednego. I on mi powiedział jedną rzecz, że owszem, miał szkody i te szkody sięgały 100%. I poszedł po rozum do głowy. Okazało się, że można kupić ziarno, które jest nasączone substancją, która odstrasza żurawie. Żuraw jak bierze takie ziarno w dziób, natychmiast je wypluwa i więcej na to pole nie wraca. To ziarno jest odrobinę droższe niż normalne, bezpieczne dla żurawia, znaczy żurawiowi nic się nie dzieje, a chroni zasiewy w 100% przed żurawiami. I zastanawiam się, dlaczego ta informacja nie jest rozpropagowana. Dlaczego jeden rolnik mógł sobie poradzić z tym od ręki problemem, a inni wolą lamentować. No, jest to kwestia, którą należałoby wyjaśnić. Jedno jest pewne. Nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś chciał ograniczać populację żurawi. Nie słyszałem, żeby myśliwi chcieli strzelać do żurawi. I mam nadzieję, że nigdy tego nie usłyszę. Bo z tym problemem można sobie poradzić w dużo prostszy sposób. Żurawie mają swoje własne miejsce w kulturze, szczególnie w kulturze ludowej. Często można było je spotkać w zagrodach wiejskich, gdzie były hodowane, no, w zasadzie tak dla ozdoby, jak pawie, powiedzmy, bo są piękne, duże, że tak powiem, spektakularne, są to spektakularne ptaki. I ludzie czasem je po prostu zabierali ze środowiska naturalnego i hodowali. Z żurawiami jest jeszcze taka historia, że podobno Prasłowianie wierzyli, że klangor, czyli dźwięk, jaki z siebie wydają, jest jękiem dusz. A żurawie, na skrzydłach odlatując, zanoszą te dusze do zaświatów, czyli do tak zwanego drzewa poraj. Historii z żurawiami można się naczytać wiele. Podobno są to ptaki niezwykle odważne, które potrafią odpędzić dużego zwierza, czy lisa, czy nawet dzika. No rzeczywiście, mają ponad 2 metry rozstawu skrzydeł, więc mogę sobie wyobrazić, że gdyby teraz tutaj żuraw mnie zaatakował, to prawdopodobnie bym brał nogi za pas, jego mocny dziób i skrzydła, i ogromne skrzydła na pewno mogą sobie poradzić z niejednym napastnikiem. Także są to ptaki niezwykłe. I powiem, mogę powiedzieć osobiście, że od kiedy stały się moimi sąsiadami tutaj na tej łące, to zacząłem się nimi interesować, zacząłem je obserwować i okazało się, że chyba uległem fascynacji żurawiami.